Czy u was w rodzinie występuje taka tradycyjna potrawa, którą robicie wspólnie razem, bądź może jest dość nietuzinkowa, jeżeli chodzi o stół wigilijny? Wiesz co, ogólnie nasz stół wigilijny jest nietuzinkowy z jednego prostego powodu, wiadomo jaki, ale przede wszystkim wszyscy jesteśmy restauratorami prawie że w rodzinie, także głównie to, co jest na stole, jest mało istotne dla nas. Najważniejsze jest dla nas, że wszyscy jesteśmy razem, że jesteśmy w rodzinie, że możemy podzielić się swoimi uwagami, że możemy być razem, pośmiać się, pożartować, ale przede wszystkim rodzinnie. Co roku jest barszcz, to jest, musi być, bo ja uwielbiam barszcz. I co roku próbujemy robić tak, żeby trochę mieszać francuskich i polskich potraw, z tego powodu no wiadomo jakim. W tym roku będzie bardzo duża część francuska przyjeżdża do nas, będzie nas około 25 przy stole, także podejrzewam, że w tym roku ja się zajmuję rybami, także w tym roku będę miał 3 rodzaje ryby, robię sandacza po polsku. Ale przede wszystkim robię red snappera z emulsją cytrynową pieczony w całości i robię Saint-Pierre z takim sosem z masła i szałwii. Także to nie są bardzo świąteczne potrawy, ale najważniejsze jest to, żeby było smaczne i robione z serca, bo święta są takie, żeby podzielić się swoją miłością i z uśmiechem. Mamy blok czekoladowy. Jest to deser, który uwielbia cała moja rodzina, moja mama robi go wybitnie i niezależnie od tego, czy to są święta Bożego Narodzenia, Wielkanocne, urodziny, imieniny, cokolwiek, to blok musi być. To się po prostu w święta nazywa blok wigilijny. Przez świąt Bożego Narodzenia chyba najbardziej cenię sobie spokój i to, że mogę się spotkać z rodziną, z moimi rodzicami, z którymi w ciągu roku nie mam aż tak wiele czasu, żeby się spotykać. Dużo co rozmawiamy, dzwonimy codziennie, ale jest te kilka dni na takie leniuchowanie i nic nie robienie. Akurat w tym roku nie robimy świąt u siebie, także wyjeżdżamy do rodziców, niczym się nie musimy przejmować. Ja mam to wielkie szczęście, że mieszkam z moją mamą i z moją babcią i one gdzieś tam mi zawsze pomagają w tym wszystkim, więc to jest mega fajne. Nie mam tego wszystkiego na swojej głowie, ale ja zawsze ten stół dekoruję, rozkładam naczynia i tak dalej. Czy mąż pomaga w tych czynnościach? Tak, pomaga, absolutnie, absolutnie. Cała rodzina jest zaangażowana w święta, bo myślę, że ten moment, kiedy możesz usiąść i po prostu mieć poczucie, że było się częścią czegoś, to jest najważniejsze.